Z nami kolejny z bohaterów wielkiej, najważniejszej w historii organizacji Gromda Walki, czyli Balboa. Witam serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Ten kadr nie jest przypadkowy, bo tutaj też Bartek bardzo chciał, żeby ci wszyscy sponsorzy, którzy mu na co dzień pomagają, byli w tym materiale ujęci i to jest też duża zmiana w Gromdzie, bo ci sponsorzy pojawiają się na koszulkach. Rozumiem, że to jest dla was ważne. Tak, myślę, że bardzo ważne, bo jakby bez nich nie moglibyśmy w 100% poświęcić się temu, co robimy. Także z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim moim partnerom, firmie Marathon Tartak, Hubun.pl, Trackpol, Total Estate Concept, Econfloor i Markam. Trochę tych walk o wysokie cele też w twoim życiu było, ale ja dopytam o tę, która wydarzy się w Mieście Grzechu już jutro. Czy to jest najważniejsza walka w twojej karierze? Jak ty do tego podchodzisz? Myślę, że każda kolejna walka tutaj jakby jest najważniejszą i tak jest teraz i z tą, a wiadomo, przed moją ostatnią walką też była ważna, bo gdyby nie tamta walka wygrana, no nie byłoby mnie w tym miejscu. Łukasz Jarosz, twój uznany trener, to on układał ten plan, pomysł na Mateusza Kubiszyna? Jak to wyglądało? Tak, dokładnie, jak zwykle moimi przygotowaniami, czy to taktycznymi, czy fizycznymi, odpowiedzialny był Łukasz Jarosz. Ktoś kiedyś powiedział Mateuszu, że Mateusz Kubiszyn buja się na patencie. Ja chciałem ciebie zapytać, czy jutro według ciebie Mateusz Kubiszyn będzie się na tym patencie bujał? Nie wiem, ja się nie skupiam tak bardzo na Mateuszu, skupiam się na sobie, wiem co mam robić w ringu i skupiam się bardziej na sobie niż na nim. Powiedziałeś ostatnio, że chociaż urodziłeś się w 1994 roku, to jednak te zasady lat 90. nie są tobie obce i były one tobie wpojone. Jakie to są zasady? Myślę, że honor, dane słowo, trzeba go zawsze dotrzymać. Spojrzałem w telefon, bo miałem cytat z twojej rozmowy po Gromdzie numer 12. Kiedy ty powiedziałeś albo dałeś do zrozumienia, że być może ten skład Gromdy numer 12 nie powalał na kolana, nie imponowali być może tobie ci zawodnicy, ale chyba jak patrzymy na to, kto zawalczy na tej Gromdzie, no to trzeba przyznać, że to będzie arcymocna edycja. Znaczy na pewno to tam może źle wyjąłeś z kontekstu. Może było jakieś tam zdanie, że no poziom nie był jakiś najwyższy, ale no na pewno to nie było tak, że powiedziałem, że to byli słabi zawodnicy. No ale tutaj jakby karta prezentuje się naprawdę, myślę, najlepiej jak do tej pory, bo jest naprawdę mocno obsadzona, myślę, że sami tak naprawdę najlepsi zawodnicy Gromdy. To ja doprecyzuję, ty przede wszystkim mówiłeś, że ci zagraniczni zawodnicy to oni tak gdzieś nie rzucali ciebie na kolana i jako międzynarodowy cały czas aktualny mistrz Gromdy miałeś do takiego mówienia prawo. Ostatnia sprawa, kamera jest twoja. Dlaczego kibice jutro powinni i warto wykupić pay-per-view, wejść na Gromda TV, oglądać całą Gromdę i tę wisienkę na torcie, czyli twój pojedynek z Mateuszem Kubiszynem? Myślę, że naprawdę warto, bo szykuje się naprawdę bardzo ciekawa gala. Już nawet nie pomijając naszą walkę z Mateuszem, szykuje się kilka mocnych pojedynków. No a nasza wiadomo, myślę, że już też przyzwyczaiłem kibiców do tego, że daje emocjonujące walki, więc tak będzie też jutro. A to jeszcze ostatnia kwestia. To jest tak, że żałujesz, bo wiem, że były takie pomysły, że inna hala, że bliżej może Mateusza, ciebie ta gala, tak nie będzie, ale z drugiej strony myślę, że i tak tutaj na trybunach na wsparcie kibiców będziesz mógł liczyć. Tak, na pewno będę mógł liczyć, bo jedzie bardzo dużo kibiców ode mnie. Bardzo też im tutaj dziękuję z tego miejsca, zawsze przyjeżdżają na moje walki. Teraz myślę, że ta grupa będzie jeszcze bardziej liczna niż zwykle. No szkoda, że nie będzie w moim, gdzieś tam w mojej okolicy, bo szykowało się naprawdę ciekawie, bo wtedy byłoby ich jeszcze więcej, wiadomo, ale tak czy inaczej ci najwierniejsi moi fani zawsze są ze mną, także dzięki im za to. Świat zawsze potrzebował bohaterów. A my wychowani na kultowych filmach. Dane słowo miało wartość.
i nikt się nie maza, bo chłopaki nie płaczą. Świat wartościowych idoli, którzy stawali się legendami i których losy śledził każdy. Ci, którzy robili robotę, a nie tylko gadali. Wielkie walki, na które wstawali wszyscy, dające niezapomniane emocje. Królowie ringu wygrywali serca oraz pamięć kibiców. Czas, aby znów poczuć te emocje, oczekiwania jak dzieciak na święta. Ten smak prawdziwej i twardej rywalizacji. Konkretnych fajterów i bitnych bestii. Ojciec z synem siadający do oglądania. Grupa znajomych przy zimnym browarku. Całe świty dobrych chłopaków kibicujących swojemu bratu. Historia tworzy się na naszych oczach. Dwóch najlepszych stanie do walki, na którą czekają wszyscy. Czas poznać niekwestionowanego i niepokonanego czempiona walki na gołe pięści. Don Diego versus Balboa. Gronda 13. Już 26 maja. Na żywo w systemie pay-per-view na gromda.tv. Oj, będzie ostro.